Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. Kochani, wracamy do naszego maratonu, który robię specjalnie na zapas, kiedy jestem w tej chwili na wakacjach. Jakby nie patrzeć, czekajcie, pierwszy wszedł w sobotę, poniedziałek, tak, to już w tym odcinku jestem na pewno na wakacjach, o ile przeżyłem lot, ale myślę, że chyba przeżyję. Mam taką nadzieję. I kochani, dzisiaj robimy sobie totalne zakupki. Widzę, że tutaj państwo sobie już handluje. To dobrze. To bardzo dobrze, bym powiedział nawet. Tutaj sobie to ogarniemy. I tak, po ile to było? 1100. To było po 100. Też się pozbędziemy tego. To było po 2200. To też sobie sprzedamy. 1900. No mamy sporo tych przedmiotów w tej chwili. Już mamy 47 tysięcy, więc na luzie. Musimy zrobić 256 chyba tysięcy z tego, co w tamtym odcinku widzieliśmy. No ale myślę, że to nie będzie problem. To nie będzie problem. Jak wejdą te nowe przedmioty, to naprawdę. A już sobie ogarnąłem mniej więcej ceny, które mogą być przydatne. Zrobiłem sobie już listę tutaj na komputerze, więc będę mniej więcej wiedział, po ile to może chodzić. Wiecie, ogólnie też sobie staram tutaj poza odcinkami jakoś pomagać w tym aspekcie, bo jak ja miał tak sam zgadywać, ile to wszystko kosztuje i tak mniej więcej robić zgadule, to naprawdę te odcinki by trwały bardzo długo, a my żadnego konsensusu byśmy nawet nie osiągnęli. Dlatego niestety muszę robić to w ten sposób. Nie no, ale tej kasy to będziemy mieli dzisiaj od groma. Dobra, idźmy po kolejne. Co my tu mamy? Kolejne przedmiotki. I to też sobie ogarniemy tyle, ile możemy. Tyle, ile możemy. Kupujesz? Kupujesz. No, kup. Kup, kup, kup. I tak, co my tu mamy? Historia lasu to około 5500. Sobie tyle ustawimy. Dobra. Trójka kosztuje tyle samo. W ogóle te historie lasu kosztują tyle samo z tego, co widziałem. A więc luz. Trochę tego towaru nam zejdzie. Przy okazji sobie skrzynki opróżnimy. Kupuj, kupuj. No już 80 tysięcy. Niedługo można rzec, że połowę nam tutaj stuknie. Dobra, to też będzie 5,5. Dobra. I tak, owocki chyba już mieliśmy, tak, za 1800. Trzeba też pamiętać. Dobra, ten nasiona. Te nasiona. Te nasiona. Kurde, nie wiem, nie mam tego napisanego. Nie mam tego napisanego. Kurde. Nie mam tego napisanego. Ale chyba 5,5 z tego, co pamiętam. Teraz sobie przynajmniej tutaj zaznaczymy. Kupią to kupią, nie kupią to nie kupią. Się mówi trudno. Co to w ogóle było? Notatki o mięsożernej paskudzie. Co chyba też kosztowało 5,5. Bo chyba tego użyć nie możemy, prawda? Możemy! No właśnie, tu mamy podgląd mniej więcej po ile to może chodzić. Coś spoko. Nie na sprzedaż. Czyli amuletu nie możemy sprzedać. Zapewniając stały dopływ LF1 w miejscach sporadycznych dawek, mamy nadzieję, że roślina stanie się na tyle duża, by jej owoce wykarmiły całe miasto. Aha. No to coś chyba nie wyszło. Coś chyba nie wyszło. Coś chyba ewidentnie nie wyszło. Dawno nie było złodzieja. To mnie martwi. To chyba też było za 5,5, więc teraz sobie to sprzedamy. Dobra.
Czym więcej sprzedajemy, tym potem sobie na lajcie możemy to wszystko tak naprawdę tylko wklikiwać, że tak powiem. Kupuj to, kupuj to. No właśnie. Dawać, dawać, nie przestawać. 14 tysięcy, pięknie. Ale teraz poszło, ale teraz poszło. Idealnie. Dobra, historia pustyni, 16,5 tysiąca. To już wchodzimy w fajne, fajne ceny. Już wchodzimy w naprawdę bardzo fajne ceny. Rurka z płynem. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Uszkodzony akumulator. Też nie wiem. Też nie wiem. Kurde, też nie wiem. Nie mam chyba tutaj zapisanego tego. A czekajcie, bo to nie jest z tego. Kurde. To kosztuje 3135. Ja tego nie miałem zapisanego. Dobra. Tak, bo to jest z tego trzeciego biomu, którego jeszcze nie mamy odkrytego. Czwartego, przepraszam. Którego nie mamy odkrytego. Czwarty czy trzeci? Jezu, nie czwarty. Tak, najpierw golemy, potem liście i na końcu dopiero były... była pustynia. No, 16,5. Pięknie zeszło. Mamy połowę już. Mamy już połowę. Lecimy jak burza. Się rzucili na to wszystko. Dobra, następne. Schłodzona lawa. Schłodzona lawa. Czy ja mam coś takiego tutaj? Czy nie mam? Chyba nie mam. Chyba nie mam. Arkusz pustynnej stali. To po 8250. 8250. Maksymalizujemy zyski z Moonlightera. No jak my to sprzedamy, to ło, ale pójdzie. Ale pójdzie pięknie. To jest hartowane szkło. I hartowane szkło. Hartowane szkło kosztuje 4730. No ładne ceny. 4730. Ładne ceny wchodzą, naprawdę. Pustynny kamień. Pustynny kamień kosztuje 2970. 2970. To też będzie spoko. I tak. Schłodzona lawa, nie pamiętam, ile to kosztowało. Beatlesy chyba mieliśmy za stówkę. To od razu sobie to sprzedamy, bo to jest nam niepotrzebne. Tak, kupywać, kupywać. Kupywać, gnejki, kupywać. Ale to nie tu. To idzie tu. No właśnie. Czemu ja tego nie mogę wziąć? Nieważne. 27 tysięcy. Ej, no nawet może uda nam się to ogarnąć. 12 tysięcy, pięknie. No dobra, i tak. Ogniowy klejnot. Ogniowy klejnot kosztuje 1870. Dosyć tani. 1870. Z tego to nic praktycznie nie było. Dobra, no i ta rurka. Rurka z płynem. Rurka z płynem. Czy my mamy tutaj gdzieś tą rurkę z płynem? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie mamy.
To wiecie co? Zrobimy to w ten sposób, że damy za 4950. 4900. Nawet 900 dobre niech będzie. Bez tego 250. Co? Co ci się nie podoba? Za drogo? Czy ja coś powaliłem? Co to jest? Arkusz pustynnej stali. Porąbałem. Porąbałem ceny. Porąbałem. To jest 2750. Ale porąbałem. To się naprawdę... To się popisałem. Totalnie. I ta lawa też jest po 2750. Porąbałem ceny. To się wściekło, ale to i tak 19 tysięcy, spoko. 19 tysięcy to i tak spoko. No i prawie mamy... Prawie mamy to, co chcieliśmy uzyskać. Prawie, bo prawie, no ale prawie jest. Ile uzbieraliśmy? O kurde. 195 tysięcy. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. 195 tysięcy, a to jeszcze nie jest wszystko, co jest najlepsze. Bo mamy tu jeszcze sporo rzeczy, na przykład naczynie. Nie wiem, po ile może być to naczynie, bo chyba go tu nie mam zapisanego. Chyba tu nie mam zapisanego. Albo 1700. Tak, chyba 1700 kosztowało. Ale nie jestem pewny. Wiecie co, od razu sobie też pozbierajmy te przedmioty. Trujące galaretka to nie jest potrzebne. Kryształ, łatwopalny pył też możemy zabrać. Rdzeń magnetyczny. Skałka wulkaniczna, kryształ, piasek, słoma, inne. Duperele. 1700 golda za te poty. No zawsze coś. Zawsze coś. 8 koła zawsze na propsie. Dobra, idziemy spać i zaraz sobie ponownie otwieramy sklepik. Dzisiaj będzie odcinek handlowy. Więc jeżeli chcecie, to możecie go bez problemu pominąć. I moi drodzy, dodatkowo, ja mam dla was taką pewną informację dla osób, które w sumie oglądają te odcinki. Pewnie nie jest ich za dużo, tych osób, ale... Możliwe, że niedługo się zobaczymy. Może nie tak rzeczywiście się zobaczymy, aczkolwiek planuję zrobić sobie awatara VR. Ja powiem wam szczerze osobiście, że czasem nagrywam to, nie wiem, w koszulce i tak dalej, więc nie lubię występować przed kamerą. Ja jestem dosyć takim człowiekiem eleganckim, więc przed takim wystąpieniem musiałbym się strasznie wyszykować. To jednak nie było to. To jednak nie było to. Ale muszę zobaczyć, czy to była ta cena. Nie, za drogo. Pojemnik na płyn. Głównie lawę. To jednak nie fluid conduct? Kurde, porąbałem znów. O 4000. 4000, a nie 4900. Nie wiem, co ja zrobiłem. Więc tak jak właśnie powiedziałem, jestem dosyć człowiekiem takim, no, eleganckim, który musi być przed takimi wystąpieniami zawsze jakoś tam ubrany i tak dalej. I nie lubię tak występować nieuczesany, jak niektórzy to robią. Dobra, ogniotporne ubranie. Ile to kosztowało? Fireproof cloth. 1265. Dlatego ja osobiście wolałbym stworzyć sobie takiego awatara, który właśnie mam zamiar zrobić, którego mam zamiar zrobić. I... Kurde, nie umiem skupić się na dwóch rzeczach. Nie umiem skupić się na dwóch rzeczach. Nie mogę go znaleźć. Nie mogę tego znaleźć.
Kurde. Sekunda. Znajdę to. A może i nie. Ej, nie wiem. Nie mogę tego znaleźć. Nie mogę tego znaleźć. A nie, dobra, mam. 550. No to mało. 550, co to jest? Takich cen to już w ogóle nie mamy nawet. No, jej reasumując, ja muszę dobrze wyglądać, bo inaczej się wtedy sam czuję ze sobą źle. Dlatego stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie takiego awatara, dzięki któremu będziemy mogli się zobaczyć. Rdzeń magnetyczny idzie po 330, tak. Skała wulkaniczna idzie po 110, tak mało. Nie no, ale sporo kasy teraz wyfarmiliśmy. Bardzo dużo. Dlatego możliwe, że niedługo skupimy się bardziej właśnie na VR-ze i na wirtualnym YouTuberze niż na takich gameplayach, które widzicie w tej chwili. Myślę, że to na pewno bardziej przyciągnie widownię niż tak po prostu. W ogóle serię z VR najprawdopodobniej niedługo będziemy mieć znacznie lepsze. Na pewno wpadnie VR chat. Staram się teraz aktora namówić na to, żeby był moim, że tak powiem, kamerzystą w VR-ze. Bo wiadomo, że z trzeciej osoby to na pewno lepiej wygląda niż tak z pierwszej. Więc no tak, kochani, na pewno nadchodzi sporo nowości, które zobaczycie. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale to dopiero właśnie w urlop mój, kochany, łatwopalny pył. 440. Zobaczycie dużo nowości, tylko potrzebuję czasu na kwestie organizacyjne. Piasek diagmetyczny. O Jezu. Co to jest piasek diagmetyczny? Dobra, to chyba po 2225. Dobra, i jeszcze została nam słomka. A słoma... Kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Szukam tego i nie mogę znaleźć. No dobra, wiecie, po prostu zrobimy to za 550 chyba i tyle. A jak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Nie wiem, po ile ta słoma, co najwyżej stracimy, no. Może jakieś drogie to nie jest. I wyprzedaliśmy się chyba już ze wszystkiego, co było wartościowe. Czyż nie? No raczej. Dobra, dawaj to. I sobie w tym odcinku jeszcze ulepszymy nasze bronie. Jestem ciekaw, ile teraz będzie za ulepszenie broni. No, kupujcie. Kupujcie jeszcze w tym odcinku. Jak za drogo! Co to było? Piasek diagmetyczny. Kurde, to po 550 chodzi. Ja nie wiem, no ja dzisiaj normalnie jestem lama. Lama totalna. No i tyle z naszej kasy większej. Dobra, kupujcie i się rozchodzimy. Kupujcie i się rozchodzimy. Jeszcze te poty jakby nam zeszły, to by było spoko. Jakby to nam jeszcze zeszło, to by było spoko. No jeszcze może wrzucę ogólnie info przed moim wyjazdem. Dlaczego te odcinki tak krótko trwają od tej soboty. Dobra. Rozchodzimy się. Paszą wam wszyscy. Żegnam, do widzenia. Dobra, 125 tysięcy nie jest to mało. Idziemy się ulepszyć, czy się jeszcze nie ulepszymy? Chyba się jeszcze nie ulepszymy. Zapomniałem, że ja nie mam jeszcze surowcy. Puck me. Dobra, nie chcę kupować, bo naprawdę drogie są te rzeczy. Bardzo drogie są te rzeczy, dlatego pójdziemy jeszcze raz do lochu. Ale to już w następnym odcinku, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
A my widzimy się oczywiście w następnym odcinku z Moonlightera. Trzymajcie się i widzimy się już w lochu. Hej, hej!